Jeżeli rozpatrujemy inwestycje w Bitcoina, należy rozumieć, jak on funkcjonuje. To znaczy, że zmienność jest bardzo wysoka, więc nie możemy tego porównać do klasycznej waluty, tak? Czyli jeżeli kupujemy dolara, euro w celach inwestycyjnych, to wiemy, że ta zmienność jest dość niska. Pamiętajmy o tym, że to jest silnie zmienny instrument, bardziej porównywalny z instrumentami pochodnymi albo inwestycją w akcje. Jeżeli pytamy się, czy inwestowanie jest podobne, no nie korzystamy tutaj z zawodowych takich pośredników, jakim są domy maklerskie, czyli nasze instrumenty finansowe nie są ulokowane na naszym rachunku maklerskim, tylko są one ulokowane albo na giełdzie, albo są ulokowane na naszym portfelu. Jeżeli tutaj chcemy bezpiecznie inwestować, pamiętajmy, żebyśmy używali portfele sprzętowe, szczególnie jeżeli chcemy inwestować znaczące środki pieniężne w waluty wirtualne. Przechowujmy środki na portfelach sprzętowych. To jest w tej chwili najbezpieczniejsza metoda przechowywania wartości. No i też pamiętajmy o backupach, czyli zabezpieczajmy to, żeby w razie uszkodzenia portfela, żeby nasze środki nie zniknęły, żebyśmy mieli kopię naszych kluczy prywatnych. Czyli to jest takie istotne, tak? Nie mamy domu maklerskiego, więc musimy najlepiej zadbać sami o swoją inwestycję, to znaczy przechowywać ją na swoich własnych urządzeniach w sposób bardzo zabezpieczony.